Na program zaprasza lekarz medycyny Bogusława Orzechowska, gabinet lekarski pediatrii i medycyny sportowej. Ostruda, ulica Szosa Elbląska 19A. Sponsorem programu jest Instytut Wzroku, salon optyczny Ostruda, ulica Czarnieckiego 31/1, telefon 784 985 725. Chłopi ma coś z piasta, coś z tych królów piastów wiele, bardzo wiele, wiele z piasta, chłop potęgą jest i basta. 2 września cała Polska żyła weselem Wyspiańskiego. Narodowe czytanie odbyło się również w Ostródzie, lecz tym razem zyskało rangę uroczystości wojewódzkiej. Miejski amfiteatr stał się warmińsko-mazurską stolicą literatury, której niestraszna była nawet niesprzyjająca pogoda. Od wielu lat, jak jest Narodowe Czytanie pod patronatem prezydenta, Ostróda organizuje takie wydarzenie. No, miasto jest instytucją kompletną, więc to czytanie przygotowuje nasza Miejska Biblioteka Publiczna, w tym roku łącznie z Biblioteką Powiatową i Gminną, jak również, no, co jest warto podkreślić, Radio Olsztyn postanowiło tu w Ostródzie na całe województwo warmińsko-mazurskie promować tę właśnie ideę czytania narodowego. I również tak w ramach województwa warmińsko-mazurskiego patronat taki dla województwa wziął nad tym czytaniem pan wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Jako akcja społeczna propagująca znajomość literatury polskiej, Narodowe Czytanie zostało zapoczątkowane w 2012 roku przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od tego czasu poznaliśmy dogłębnie pana Tadeusza, utwory Aleksandra Fredry, trylogię Sienkiewicza, Lalkę, Quo Vadis i w tym roku wybrane przez internautów Wesele. To już kolejna edycja Narodowego Czytania. Kolejna lektura, którą przybliżamy Polakom. Cieszę się, że w tym roku jest to Wesele Stanisława Wyspiańskiego, bo myślę, że jego przesłanie jest uniwersalne dla każdego czasu, dla różnych epok. I cieszę się, że tutaj w Ostródzie w taki uroczysty sposób się to odbywa. Jak przystało na wesele, nie mogło zabraknąć sytego posiłku. W organizacji takich imprez mamy już wprawę, a to za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej, która Narodowe Czytanie przygotowuje w Ostródzie od czasu drugiej edycji. Z roku na rok jest coraz lepiej, a wysoki poziom imprezy zaskakuje niejednego widza. Uczestnicy podkreślają, potrzebny jest czas i zaangażowanie. Ostróda zaczęła przygotowania już w czerwcu, gdy wiedzieliśmy, że czytać będziemy wesele. Zaproponowaliśmy na jednym ze spotkań w bibliotece, że osoby chętne mogą się zgłaszać, mogą też wypożyczać wesele, poznać tekst, przypomnieć tekst i znaleźć odpowiednią rolę dla siebie. No i od sierpnia rozpoczęliśmy spotkania, trwały próby, wszyscy wybrali sobie te role, które najbardziej im odpowiadają. No i pracowaliśmy bardzo ciężko. Zespół tegorocznych lektorów składał się z 23 osób, w tym z 4 dziennikarzy Radia Olsztyn. Teatr stolikowy robił duże wrażenie. Gram rycerza Zawisza Czarnego. Bardzo podoba mi się ta rola, bardzo dobrze mi się ugra, ponieważ jest bardzo emocjonalna. Dużo można z siebie dać i dużo przeżyć w tym czasie. Natomiast druga rola, jak widać, rola chochoła, jest rolą taką mocno oniryczną. Ja lubię takie właśnie senne klimaty, dlatego jedna rola i druga to są jednak widma z widy. Bardzo mi pasuje, bardzo odpowiada. Czytanie burzy mury, inspiruje i łączy pokolenia. Przy spędzaniu razem tak dużej ilości czasu w zespole pojawiła się prawdziwa, rodzinna atmosfera. Nasze spotkania podczas prób
połączyły pokolenia, tak? W przedstawieniu uczestniczyli zarówno licealiści, jak i emeryci. Także jak najbardziej nas to wszystko scaliło, a wręcz na nowo poznaliśmy Wesele. Ja pamiętam z czasów licealnych, niestety ciężko było z tym czytaniem tego Wesela, a tu właśnie w podziale na role, w podziale na te właśnie grupy wiekowe, zupełnie inaczej się to czytało, znacznie przyjemniej. Kolejnym plusem akcji jest właśnie świeże spojrzenie na utwór. Każdy, kto kiedyś czytał Wesele ze zrozumieniem, widzi, że bardzo często są to treści niezwykle aktualne. Nie jest to dzieło łatwe, to na pewno. Nawet nie jestem do końca przekonana, czy na pewno jest omawiane tak w szkołach średnich, żebyśmy odbierali je właściwie. Muszę powiedzieć, że teraz, podczas prób, wiele zdań uderzało nas po prostu niesamowicie. To jest naprawdę dzieło, które jest cały czas aktualne, w pewien sposób. I polecam przeczytać to może troszeczkę inaczej niż czytało się w szkole. Uniwersalny charakter dramatu pozwala na chwilę refleksji, a co za tym idzie, często prowadzi do zmiany życiowych postaw. Dzisiaj miałem okazję sam fragment czytać, taki dosyć znamienny o pewnej nawet niechęci do polityków. To pokazuje, że na przestrzeni różnych epok te prawdy są niezmienne i myślę, że to także wskazówka dla tych, którzy o sprawach Polski chcą decydować, ale także ogólnie dla Polaków. To ważne treści, które mogą z tej lektury poznać, które mogą sobie przybliżyć, które mogą jakby przetransponować na swoje własne życie, na swoją własną rzeczywistość. Oczywiście, oprócz Wesela pozostaje nam ogromna ilość utworów, które w równym stopniu zasługują na uwagę. Duża ilość Polaków deklaruje jednak bierne nastawienie czytelnicze. Jak to jest z nami? Czy znajdujemy czas na książki? Kiedy jest się w liceum, jest bardzo duży natłok pracy ze wszystkiego, ale warto znaleźć czas na książki. I wydaje mi się, że wśród młodych ludzi w moim wieku, w moim otoczeniu jest bardzo dużo czytających. I to jest miłe, kiedy można sobie przeczytać książkę, a potem podyskutować ze znajomymi. Jest wiele wątków w różnych książkach, a zwłaszcza w lekturach. Właśnie dlatego pojawia się nasz apel. Bierzmy powieści w ręce i czytajmy. Kochamy literaturę, kochamy właśnie czytanie. I między innymi właśnie to jest, żeby wszystkich Polaków zachęcić do czytania, bo to rzeczywiście rozwija, kształtuje wyobraźnię i to jest, zachęcam wszystkich, bo to jest bardzo, bardzo istotne, bo takie przyjmowanie obrazów jest wyjątkowo płytkie, natomiast czytanie, dotykanie książki jest wspaniałą sprawą. Czytanie jest idealną okazją na zrozumienie narodowych utworów. Jednak nie zapominajmy o reszcie roku, kiedy to książka posłużyć może za dobrego przyjaciela, który rozwinie naszą wyobraźnię. Sponsorem programu był Instytut Wzroku, salon optyczny, Ostróda, ulica Czarnieckiego 31/1, telefon 784 985 725. Na program zaprosiła lekarz medycyny Bogusława Orzechowska, gabinet lekarski pediatrii i medycyny sportowej, Ostróda, ulica Szosa Elbląska 19A.